Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest profesor Włodzimierz Wróbel, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i sędzia Sądu Najwyższego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, 45 lat temu najsłynniejszy człowiek w historii Krakowa został papieżem, po 45 latach znowu dzień zupełnie historyczny. Czy zbyt nachalnie buduje jakąś paralelę? Jesteśmy po głosowaniu. To jest taki fragment dopiero wyborów, które się zdarzyły. Jeżeli rozumieć przez wybory jakąś taką konstytucyjną procedurę przekazywania lub utrzymywania władzy, tak? Więc oczywiście rzeczą dla mnie ogromnie osobiście, jako obywatela radosną, jest to, że tak dużo osób, tak ogromna część naszego społeczeństwa zdecydowała się powiedzieć nie programowi, który no w sposób jawny proponował nam autorytarne państwo, tak? Więc to jest niesamowite. To jest też niesamowite, że zdarzyło się coś, czego nikt nie przewidywał, że mamy tak wielką liczbę osób, która zdecydowała się wyjść z ekranów komputera, ruszyć się z kanapy, przestać ograniczać swoją aktywność tylko do lajkowania, wpisywania na Twitterze różnych rzeczy. Tylko zjawili się w świecie realnym, to znaczy w jakimś pomieszczeniu, w którym trzeba było wrzucić kartkę wyborczą. Rewelacyjną rzeczą jest także to, że póki co jesteśmy w fazie cywilizowanego zagospodarowywania napięć społecznych, bo że takie napięcia przeżywamy, myślę tutaj o takim bardzo głębokim podziale społecznym, który jest związany z traktowaniem siebie nawzajem jako złych ludzi, tak? Że ten podział ma charakter moralny. Że póki co, poza pewnymi strasznymi historiami, ale to nie kończyło się, nie wiem, podpalonymi samochodami na ulicach, jakimiś strasznymi protestami. Ale jak mówię, to jest dopiero pewna faza, tak żebyśmy nie ulegali jakiejś ułudzie, że już wszystko wróciło do normy. Panie profesorze, a gdyby pan na moment miał być nie karnistą, ale socjologiem, to jakby pan wytłumaczył powszechność tego zjawiska, że ludzie, którzy wydawali się przez długie lata zanurzeni w taką prywatność, uciekający od polityki, od postawy obywatelskiej, od protestu, od wyrażania swojego stanowiska, nagle tak powszechnie uznali, że to jest ten moment, ta pora? No właśnie, nie jestem socjologiem. Poza tą oczywistością, że to była ta okazja. No właśnie, nie jestem socjologiem, więc chętnie czytam w tej chwili analizy mądrzejszych ode mnie, którzy tłumaczą to zjawisko. Może to jest jakieś momentum historyczne. Twierdzi się, że takie sytuacje w systemach prawnych występują i rzeczywiście się zdarzają. Mają charakter przełomowy dla pewnego nowego spojrzenia czy nadawania nowego kierunku temu, jak zaczyna funkcjonować społeczeństwo. Oby to tak było, tak? Natomiast jakie jest źródło tego wydarzenia, pewnie będziemy właśnie tych socjologów czytać. Ja podejrzewam, że pan redaktor jest lepszym specem od tego, tak? Bo zajmuje się pan z taką opisywaniem społeczeństwa od lat, tak? Prywatnie, już kompletnie bez żadnej kompetencji. Myślę sobie, że poziom emocji, nakręcany zresztą przez także rządzących, którzy taki wymyślili sobie kampanię wyborczą, był już tak ogromny, tak, że te emocje, po prostu wkurzenie, chęć zamanifestowania swoich poglądów w tym sporze takim emocjonalnym, no po prostu ludzi wyprowadził z domu. I niektórzy mówią, że to młodzież zdecydowała, ale jak się patrzy na ten rozkład nowych wyborców w tych różnych grupach wiekowych, to on jest nie jakiś taki radykalnie inny, tak? Także to było jakieś wydarzenie, które dotknęło nas wszystkich bez względu na wiek. A jak pan profesor, bo jednocześnie powiedział pan, że to jest pewna faza, czyli żeby nie wpadać nadmierny, jak rozumiem, entuzjazm, bo gro roboty dopiero przed nami, tak? Przed społeczeństwem, politykami. Ja w rozmowach, które prowadziliśmy też publicznie przed tym okresem wyborczym, miałem wiele niepokoju, dlatego że usiłowałem sobie przypomnieć, kiedy i na jakich warunkach władza autorytarna w takim zwykłym parlamentarnym trybie się kończyła. To znaczy, że po prostu powracała normalna konstytucyjna demokracja.
I muszę przyznać, że niewiele tych przykładów było historycznie, a i one do Polski za bardzo nie pasowały. Bo przypomnijmy sobie jeszcze raz tą definicję władzy autorytarnej. To jest władza, ta, która po prostu nie przestrzega prawa, to znaczy uważa, że prawo do niej nie ma zastosowania. Nie ma instrumentów kontrolnych, nie ma instytucji kontrolnych, które by miały realną, efektywną władzę nad politykami. No i w takim państwie, żeśmy funkcjonowali. Tutaj nawet zawiesiłem głos, bo jeszcze pojawia się pytanie, czy już na pewno nie funkcjonujemy. Dlatego, bo cała procedura wyborcza... I jak pan odpowiada na to pytanie? Właśnie co chcę powiedzieć, cała procedura wybierania czy przekazywania władzy, których takim jednym z podstawowych oczywiście elementów jest głosowanie, no to jest jakaś prawna konwencja. My się umawiamy co do tego, że potem kolejny podmiot coś zrobi, na przykład prezydent zwoła posiedzenie Sejmu, że na tym Sejmie pojawi się marszałek senior, że ten marszałek senior zechce przeprowadzić jakieś kolejne akty tej procedury, że uda się stworzyć tych, którzy wejdą do ministerstw i przejmą realną władzę już wydawania pewnych decyzji. To jest mnóstwo takich umownych czynności, które regulują przepisy prawa i za których nieprzestrzeganie w zasadzie nie ma szczególnych sankcji bezpośrednich. No nikt tam nie stoi z pałą przy prezydencie i nie każe mu robić tego, co tam pisze konstytucja. Czyli jak rozumiem, pan profesor sugeruje, że ten najbliższy czas będzie testem nie tylko na to, czy respektowane jest prawo, ale czy ludzie są w stanie zachować się odpowiedzialnie, by przyzwoicie także z elementarną klasą, bo jak pan słusznie mówi, ta konwencja przejmowania władzy, tego pokojowego, jak się mówi, transferu władzy jest w dużym stopniu bardziej zwyczajem może niż formułą prawną. Dokładnie, dokładnie. No i teraz w tym sensie trzeba być w dalszym ciągu bardzo uważnym. To mówię o wszystkich. Myślę jako obywatel, że muszę być uważny, żeby sprawdzić, co się stanie z tym głosowaniem, które się odbyło, ale także wszyscy, którzy są ekspertami w pewnych dziedzinach, tak, zwłaszcza prawnicy, tak? Będzie się od nich tutaj wymagało szczególnej czujności, bowiem tak patrząc w przeszłość, tak? No, trudno budować zaufanie do podmiotów, do organów, które jeszcze miesiąc wcześniej miały to prawo w nosie, tak? Czy uważały, że to prawo ich nie obowiązuje. No cóż takiego się zdarzyło, żeby nagle uznano, że okej, nie ma problemu, będziemy prawo stosować. Stało się coś jednego i to był cud moim zdaniem. To rzeczywiście jest wydarzenie szczególne w tej perspektywie, mianowicie ten masowe poparcie, bym powiedział, normalnego ustroju, tak? Takiego ustroju, jaki mamy w Konstytucji. To wyrażone masowo w głosowaniu. To zmienia jakby trochę ten stolik, tak? I ten układ rzeczywistości. Miejmy nadzieję, że tak jak pan wspomniał, że ci, od których to zależy, zachowają się, wolałbym powiedzieć, zgodnie z prawem nawet niż z klasą, tak? Ale mając w głowie, że za tym prawem w tej chwili co prawda nie stoi policja, ani wojsko, ani nawet kary, ale stoi te 11, zdaje się, milionów ludzi, którzy w tym kierunku chcą podążać. Panie profesorze, to już nie chcę pana ubierać w te szaty socjologa, które mogą być niewygodne, ale mam pytanie dla obywatela Wróbla i profesora Wróbla. Czym były te 8 lat i czym, jakie dziedzictwo pozostawią i w życiu publicznym i w pana pamięci? To jest rzeczywiście, panie redaktorze, taki czas nieoczekiwany, można tych podsumowań pewnie wiele robić, destrukcji systemu prawnego, jestem jakoś prawnikiem i to szczególnie mi leży na sercu, ale przecież to prawo jest także elementem takiego organizowania naszego życia i to w zasadzie ma pewne konsekwencje w codzienności, nie? Jeżeli ono przestaje funkcjonować tak jak trzeba. Destrukcji tego systemu, pokazywanie jego bardzo słabych stron, głębokiej świadomości, jak bardzo wiele w prawidłowym funkcjonowaniu tych wszystkich zapisanych ustaw, tych praw, tych wolności, tej całej konstytucji zależy od tego, na ile ludzie mają tego świadomość, nie? Że to słowo ludzie jest takie wyświechtane, ale to tak naprawdę chodzi o obywateli, nie? Że to jakiś ten moment, że wiemy, o co w tym wszystkim chodzi, jest kluczowym momentem, żeby to było w ogóle efektywne i skuteczne, żeby znowu nie pojawił się jakiś bandzior, który to wszystko ukradnie, tak? Z drugiej strony te 8 lat, sobie myślę, to
Ja to czasami tak mi przychodziło do głowy, że tak, chyba kiedyś żeśmy o tym rozmawiali, tak, że tej demokracji w Polsce było tak mało, że no musiał się zdarzyć jakiś kryzys, w którym ta demokracja no prawie się zapadła. Jeszcze nie jesteśmy na prosty, ale prawie się zapadła. Ale co I pan być może profesor? to jest taki kryzys wzrostu, to znaczy musimy się nauczyć przez kryzys, przez taką trochę ciemną dolinę, po przejściu przez nią, może cenić właśnie to, jak wyglądają te niezależne demokratyczne instytucje, chronić je i chuchać. I tu nie mówię o politykach, ale o społeczeństwie. Myślę na Dobrze, przykład, że ale. główną wartością tego okresu jest pojawienie się tak bardzo wielu organizacji, grup, instytucji, których zadaniem się i jakby celem działania było działanie w kierunku ochrony praworządności. Ja bardzo się cieszę, że te instytucje przejdą teraz w ten etap, mam nadzieję, odbudowywania tej praworządności, ponieważ to są podmioty, które bardzo będą kontrolować nową władzę, bardzo będą patrzeć tej nowej władzy na ręce. Tego nam zawsze było brak. Być może to będzie jakaś. Pan profesor powiedział, że tak mało by to było tej demokracji. Czy tym sformułowaniem chce pan zwrócić uwagę na pewne deficyty tej demokracji, którą praktykowaliśmy przed 2015 rokiem? Czy po prostu stwierdza pan fakt, że 89-15 to jest wciąż mało czasu? Czy jedno i drugie? Jedno i drugie, bo to jest jasne, że jedno trochę z drugiego wynika. Można wiele książek mądrych wyczytać, jak powinien wyglądać ustrój państwa, jak powinien funkcjonować dana instytucja. No można, ale jak się nie przeżyje tego, tak, pewnego okresu. I myślę tutaj nie nawet o osobach, które są w tych instytucjach, nawet z dobrą wolą chcą coś robić, ale myślę o takim społecznym przeżyciu czegoś, co jest demokracją, tak? No to takiego czasu się nie da przyspieszyć za bardzo. My i tak mówimy, że historia bardzo przyspieszyła, ale to tak jak z rosnącym człowiekiem, no nie da się pewnych etapów przeskoczyć. I myślę, że o ile tylko udało nam się ten kryzys przezwyciężyć, mam ogromny optymizm w sobie, że to się da, tak? No to myślę, że no to będzie jakaś taka szczepionka, tak? To jest ten moment, który nam był potrzebny. Będziemy do tego wracać, będziemy się zastanawiać, dlaczego pewien mechanizm nie zadziałał i co teraz dzisiaj trzeba zrobić, żeby ten mechanizm działał w przyszłości. Także będzie tam jakiś koniec, potrzeba posprzątania, będziemy tam jakoś się dyskutować o rozliczeniach, o tym, że ktoś będzie ponosił za coś odpowiedzialność i tak dalej, ale jestem przekonany, panie redaktorze, że jak będziemy sobie przy optymistycznym scenariuszu za 5 lat, gdyby się zdarzyło porozmawiać, to raczej będziemy się zastanawiać, co pozytywnego żeśmy z tego kryzysu wyciągnęli. To znaczy, jakiego typu lekcje udało nam się nauczyć i przerobić. Panie profesorze, te ostatnie 8 lat to był czas, kiedy prawnicy pokazywali, jak destrukcyjną rolę potrafią pełnić i jak skutecznie potrafią demolować demokrację i państwo prawa. Drudzy, o czym już pan wspomniał, pokazują, jak dzielnie bronili instytucji i zasad. Czy uważa pan, że dzisiaj to środowisko prawnicze in gremio, a przynajmniej wystarczająco jego część, ma siłę, kompetencje, żeby odbudować to wszystko, co zostało zniszczone albo podniszczone, mówiąc kolokwialnie, przez te lata? Myślę, wie pan, że kompetencji nie brakuje. Ten czas ujawnił no, naprawdę bardzo ciekawe, kompetentne osobowości, bym powiedział, całej grupy osób. I myślę, że tych kompetentnych prawników nie braknie. Jesteśmy przecież też bardzo mocno wpisani w pewne struktury międzynarodowe. To doświadczenie, które nam się przydarzyło, przecież nie jest jakimś absolutnie wyjątkowym w skali świata doświadczeniem. Wobec tego i tutaj można liczyć na pomoc w zakresie wiedzy, jak sobie z tym wszystkim radzić. Myślę, że tutaj tej kompetencji nie braknie i osób jest dostatecznie dużo. Trzeba tylko sobie uzmysłowić dwie kwestie. To nigdy się nie da zrealizować ideału. No, to jest oczywiste, tak? Więc jak sobie myślimy o tym, że to się da wszystko posprzątać, że to wszystko będzie tak, jak było, to jest fikcja. No, trzeba budować coś, co będzie nowe, co odpowiada naszym doświadczeniom po tym okresie, tak? I wiadomo, że ta realna budowa prawna, ona nigdy nie jest zupełnie idealna, bo trzeba ją potem poprawiać. To jest taka semper reformanda, tak? To nie ma ludzkiej siły. Byleby tylko się odbywało to w normalnych, cywilizowanych ramach. Także takich ludzi nie zabraknie. Ja doskonale sobie też zdaję sprawę,
że za chwilę po takim okresie, znowu optymistyczny scenariusz, że wracamy na te tory normalnej praworządności, to staniemy się jako prawnicy znowu czarnym takim, bym powiedział, ludem dla polityków, bo to, że politycy tak łatwo pozbędą się populizmu, pozbędą się pewnych instrumentów, które dają im władzę, że nie będą mieli ochoty odpowiadać przed obywatelskim społeczeństwem, to jest norma w demokracji, tak? Tylko że normą też w demokracji jest, że od tego są dziennikarze, od tego są prawnicy, od tego są eksperci, żeby to wszystko wytykać, pokazywać, ujawniać, ale też edukować ludzi, żeby mieli świadomość, żeby mogli sami kontrolować tych polityków. To tak to działa po prostu. Panie profesorze, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, KRS, gdzie, biorąc pod uwagę skalę destrukcji, zadanie naprawy i wyzwanie stojące przed prawnikami będzie największy czy najtrudniejszy? Wszędzie od strony przywracania konstytucyjności tych instytucji są problemy i one są bardzo skomplikowane. Jakkolwiek to nie są jakieś rzeczy, no w ogóle nic się nie da zrobić, trzeba czekać, ja nie wiem, jak nie wiem, z 10 lat i dopiero to się wszystko skończy. To nieprawda. Państwo prawa, no, tym się też charakteryzuje, że ma swoje instrumenty ochronne, to znaczy, że uruchamiane są pewne idee i zasady na czasy kryzysowe. No nie było, to absurdem byłoby opowiadać państwo prawa, które toleruje bezprawie, tak? To znaczy, że równocześnie to państwo prawa wykorzystywane jest do tego, żeby zawłaszczać coś, co jest uzyskane w sposób bezprawny. Tak nie jest, tak? Jeżeli natomiast by pan mnie pytał nie tyle o skalę trudności, ale bardziej o pilność, tak? Czyli co jest na pierwszy, że tak powiem, rzut do zrobienia, to jest Krajowa Rada Sądownictwa, bo to jest organ, który non-stop sączy jakby w ten system niezależnego sądownictwa, więc tej podstawowej instytucji kontrolnej, ciągle sączy, wie pan, to nie tyle chodzi o jakiś jad, tylko sączy niepewność. Niepewność powołania na stanowisko sędziowskie, niepewność pozycji osób, które uzyskują w ten sposób nominację. No i tą niepewność trzeba przeciąć, a równocześnie zweryfikować wszystko to, co działo się wcześniej. I skończę tylko jedno zdanie, bo to słowo weryfikacja się źle kojarzy. Tu nie chodzi o to, żeby wychwytywać złych ludzi, nie wiem, tam ich osądzać. Chodzi zupełnie coś innego. Mianowicie o to, żeby ci, którzy już mają nominację na to stanowisko sędziowskie, żeby znowu nie mogli być stawiani przed jakimś pręgierzem. To znaczy, żeby byli pewni tego, że to, co robią, jest wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Żeby skończyć z tym, z takim status quo niejasnym, że nie wiadomo do końca, czy to jest sąd, czy nie sąd, sędzia, czy nie sędzia. Te procedury muszą być stworzone, żeby iść do przodu. A Trybunał Konstytucyjny, z drugiej strony Sąd Najwyższy, o KRS-ie już pan powiedział, która z tych instytucji w największym stopniu uległa swoistej, powiedziałbym, kontaminacji bezprawia? Wie pan, Sąd Najwyższy działa w bardzo takim, bym powiedział, w takiej formule podzielonej. Jest tam wiele izb, wiele składów, to nie orzeka się razem wszystkiego, wobec tego część tego sądu, no wiemy już od czasu uchwały trzech izb wskazującej na wadliwość tych powołań, no działa właśnie w sposób wątpliwy i pewnie musi dojść tutaj do jakiejś sanacji. Natomiast Trybunałem Konstytucyjnym jest gorzej, bo to już nie tylko chodzi o problem ten, który się wydaje wielu fundamentalnym, że mamy tam trzy osoby działające bez powołania prawidłowego konstytucyjnego i to jakby skaża non-stop orzeczenia tego Trybunału, ale problem jest tam dalej idący, ponieważ to jest bardzo mała grupa osób i dla procedury przed tym Trybunałem jest też bardzo istotne, w jaki sposób te składy są dobierane i funkcjonują. No i tu jest podstawowy, fundamentalny problem, ponieważ mamy tam do czynienia z osobą, która jest wadliwie powołana na tego, kto te składy wyznacza. Czyli mówię tutaj o prezesie tego Trybunału. Znaczy jego de facto od strony legalnej, no nie bardzo on jest, tak? Funkcjonuje ktoś, kto to robi, ale jest wadliwie powołany od samego początku. To nie jest problem tego sporu. Do tego chyba nie ma już, znaczy kadencja tej osoby w zasadzie się też skończyła, prawda? No tego nikt nie wie dalej, nie? Bo tam jest ciągle jakieś kłótnie wewnętrzne. Od samego początku jej nie było, wobec tego mamy problem z konstruowaniem tego organu, ze składami sądów, sędziów w tym organie. I to jest podstawowy problem, który czyni, że ten Trybunał in corpore, tak, zaczyna być czymś, co traktowane jest jako organ niekonstytucyjny, a w związku z tym też działania tego organu
nie przekładają się na, powiedziałbym, takie realne skutki prawne, w tym sensie, żebyśmy to przyjmowali za dobrą monetę, co tam się dzieje. Zresztą to Europejski Trybunał Praw Człowieka jakoś też stwierdził, właśnie oceniając Trybunał Konstytucyjny, że przez to, w jaki sposób on działa, w jaki sposób formułuje orzeczenia, jaka jest wewnętrzna organizacja, nie można mu przypisać cechy sądu, tak? Wobec tego tu jest problem dużo większego odejścia od standardu konstytucyjnego po stronie Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówię jeszcze raz, nie jest to tylko związane z faktem, że tam jest trzy wadliwie powołane osoby na funkcje sędziowskie. Problem jest dużo głębszy. Czy pana zdaniem, pana środowisko, nie mówię o akademickim, ale prawniczym, zdało ten trudny egzamin tego ośmiolecia? Ostatnio, jak pan wspominał o tym bieganiu, gdzieś tam biegając sobie pomyślałem, jakby to było, gdyby na samym początku, kiedy doszło do zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, gdyby po prostu nikt się nie zjawił na ten konkurs. Grupa sędziów to jest około 10 tysięcy osób. No bez przesady, to nie jest jakiś tłum, że w nim się zawsze jakaś czarna owca znajdzie, nie? Co by było? Co by politycy wtedy zrobili? Gdyby jednak nikt się tam nie pojawił. I tak nie pojawiał się przez kolejny konkurs. No i myśl moja jednak była taka, że no w realnym świecie tak się pewnie nie dzieje. Bo różne są motywy ludzi, w różny sposób się zachowują, ale też zawsze gdzieś jest jakiś procent, nie wiem, konformistów, ludzi działających z resentymentem. Pyta mnie pan, czy to środowisko zdało egzamin? No i tak i nie. No bo jednak jak patrzę, ilu prawników zaangażowało się w niszczenie konstytucji, niszczenie państwa prawa i to w sposób tak bezczelny, tak oszukańczy, to naprawdę trudno sobie wyobrazić, część tych osób znałem prywatnie, co w głowach było, żeby decydować się na takie działania. A jak pan myśli, gdyby pan miał popsychologizować? Nie wiem, no naprawdę, naprawdę, trudno sobie to wyobrazić. Czasami myślę, że to jakieś resentymenty, jakieś poczucie skrzywdzenia może wcześniej, ale co, no to takie są właśnie psychologizowania, tak jak pan redaktor mówi. Trudno mi wyczuć się w rolę. Natomiast chcę skończyć to zdanie, żeby nie zabrzmiało, mówię pesymistycznie, ponieważ poznałem w trakcie tego kryzysu ludzi, których wcześniej nie znałem. To też jest dla mnie osobiście była taka szansa być może przez ten kryzys, pewnie nigdy mi się to w życiu nie spotkało, właśnie prawników. No, świetlane zupełnie postacie, kompetentnych, z kręgosłupem moralnym, ryzykujących no bardzo wiele, tak? Dla w zasadzie idei, tak? No bo często to ludzie na tyle majętni też, adwokaci, którzy mogliby się zająć swoimi sprawami, sprawami spółek Skarbu Państwa i mieliby kokosy, tak? I oni dla jakiejś, no właśnie nie dla. No, jakby się pytać tutaj o motywację, panie redaktorze, no toż przecież nie, jakikolwiek osobistego powodu zaangażowali się w coś, co mogło być nazwijmy to kaprysem, obywatelstwem albo patriotyzmem, jak to woli. Nie? A przydałby się inny jeszcze psycholog z tego powodu. W każdym razie to była dla mnie wielka frajda móc z tymi ludźmi się spotykać, rozmawiać, poznawać ich. I w tym aspekcie, ja też kiedyś rozmawiałem z takim zaprzyjaźnionym panem, moim profesorem ze Stanów Zjednoczonych, kiedy ten kryzys się zaczynał, wtedy Trump tam był u władzy i tak mniej więcej żeśmy się wymieniali co parę tygodni, miesięcy informacjami, jak to przebiega paralelnie, jak to bardzo podobne przyjmuje obrazy, czasami coś się działo w Polsce, ale w Stanach jeszcze nie, a czasami na odwrót. I to on zwrócił uwagę, że w obu tych kryzysach bohaterami, w cudzysłowie, czyli takimi osobami pierwszoplanowymi, ale też w charakterze good guys występujących, to okazali się sędziowie. Bo i Trumpa zatrzymali sędziowie, ale myślę, że i w Polsce bez tego objawienia się sędziów, także w przestrzeni publicznej, bo to nie tylko jest problem wydać orzeczenie, ale i wytłumaczyć, pójść, porozmawiać, tak? To wydaje się, że to jest jakaś nowość, jeżeli chodzi o takie przejście przez kryzys społeczny. Tego chyba wcześniej nie było. A czy pan profesor w tych ostatnich czterech dniach miał jakieś sygnały od koleżanek, kolegów z kręgów naukowych gdzieś z zagranicy, reakcji na to, co się w Polsce stało? No tak, no tam gdzieś otrzymywałem jakieś gratulacje. Myślę, panie redaktorze, że to wydarzenie w Polsce jest też w tym sensie optymistyczne, że no, w skali Europy
większość z nas, mówię prawników, też akademików zajmujących się prawem, no od dłuższego już czasu mierzy się też intelektualnie, ale też z pewną troską, no, z tą falą populizmu. My oczywiście tym słowem populizm nazywamy przeróżne rzeczy, ale on charakterystyczny jest właśnie tym, że odchodzi nie tylko, że od racjonalności w stanowieniu prawa, w organizacji życia społecznego. Rządzi się emocją, ale często to jest emocja bardzo negatywna. Gdzieś się kreuje grupy wrogów i to jest jakby zaprzeczenie pokoju społecznego, bo to jest sianie nienawiści. No prawo jest jakby ewidentnie w sporze z każdym, kto będzie siał nienawiść. I wracając do pana pytania, takie komentarze się spotykałem, że dobrze, że to w Polsce się stało, ponieważ to pokazuje, że można jakoś temu populizmowi społecznie się przeciwstawić i że w ogóle, że można liczyć na to, że masowe opowiedzenie się przeciwko populizmowi potrafi przynieść efekt wyborczy, tak? Panie profesorze, mówiliśmy o prawnikach, zaczął pan od mówienia, że jesteśmy w pewnej fazie. Ja rozumiem, że na pewnego ważnego prawnika, absolwenta pana uczelni w tej kolejnej fazie możemy pana zdaniem liczyć, czy lepiej nie, czy to złudzenie? To powinniśmy na każdego liczyć, tak? Trzeba liczyć, że to głosowanie wywarło wpływ na wszystkich i uświadomiło wszystkim, za jaką ideą państwa społeczeństwo się opowiedziało w większości, tak? I to powinno oczywiście także uczynić wrażenie na tych osobach, które dzisiaj realnie sprawują władzę w państwie i decydują, co dalej się będzie działo. Natomiast no, ciągle historia, pan pytał o te 8 lat, uczy, że trzeba być bardzo, bardzo uważnym, ostrożnym, przyglądać się i sprawdzać wszystko. Panie profesorze, czy co do instytucji, czy pan by funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego tak rozdzielił i to może definitywnie? Oczywiście. To jest jakaś dla mnie no, taka oczywista oczywistość. Jakkolwiek trzeba sobie jasno powiedzieć, że problemem nawet nie to jest, czy ten prokurator jest ministrem, czy nie, tylko jaki wpływ ma osoba będąca prokuratorem generalnym na konkretnie toczące się postępowania. Tą patologią, która się wydarzyła, był fakt, że minister będący politykiem był prokuratorem generalnym, ale to był taki prokurator, który mógł kazać umorzyć konkretną sprawę w sądzie rejonowym gdzieś tam, nie wiem, żeby tutaj znowu nie pokazać jakiejś miejscowości takiej z małym sądem rejonowym, niech będzie, tak? I to jest niedopuszczalne, to jest jakiś skandal, dlatego, bo to właśnie oznacza, że polityk może ręcznie sterować nie tyle kadrami prokuratury, bo to się wydarza w różnych krajach, tego nie powinno być, tu powinna być inna kultura polityczna, to jest jasne, że na tym polega niezależność prokuratora, że to się nie powinno zależeć od polityka także w swojej karierze zawodowej, tak? Ale tym największą patologią jest to, że ten polityk może decydować o tym, jak funkcjonują konkretne postępowania, że pewne teczki lądują na dole szafy, inne są wyciągane, jakieś sprawy się wszczyna, jakąś umarza, w jakiejś sprawie się zajmuje określone stanowisko procesowe. Minister, który był ministrem sprawiedliwości, na konferencjach prasowych chwalił się, że coś zrobił w sprawie konkretnej. Takie chwalenie się powinno być największym wstydem kogoś, kto pełni równocześnie funkcję polityka i prokuratora generalnego. Bo to prokuratorzy powinni robić, a nie on. A jak robi to polityk, to świadczy o patologii państwa. Tak? To tak się nie robi, to tak nie można robić. I w tym sensie rozdzielenie tych funkcji no, daje szansę, że w tych procesowych czynnościach politycy nie będą tymi, którzy podejmują decyzje. Jakkolwiek pamiętajmy, panie redaktorze, że póki nie dojdzie do, no, pewnie w jakiejś przestrzeni czasu, daj Boże, żeby tak się stało, do fundamentalnej zmiany, czyli zapisania tej prokuratury w konstytucji i w ten sposób zagwarantowania niezależności, no to zawsze to będzie ułomna próba rozdzielenia tych dwóch funkcji, bo zaraz znajdzie się kolejny rząd albo kolejna jakaś większość, która sobie uchwali ustawę, która zniesie ten podział. Także to nic tutaj raz na zawsze nie będzie dane. No ale przynajmniej tyle trzeba zrobić na początek. Wydaje mi się, że bardzo ważne spośród wielu ważnych rzeczy, o których mówi pan profesor i w tej rozmowie jest także to, że
to, co się stało, to jest, jak mówił Sztyrlic, tak, że powinno być materiałem do przemyśleń, żeby zrozumieć, co się stało, dlaczego się stało. I trzecie, co zrobić, panie profesorze, a propos tej rozmowy za 5 lat, czy za zadanie domowe jako społeczeństwo, obywatele odrobiliśmy, co powinniśmy zrobić A, B, C, gdyby tak się dało aż tak uprościć, żeby recydywy nie było? Dla mnie to jest podstawowa jedna recepta, którą zresztą całkiem niedawno napisał mi współpracownik jeden z mojej katedry, doktor Behan, zresztą znawca od Pegasusa. Mówi, że zmiany, jakie powinny dotyczyć mediów publicznych, powinny polegać na tym, że 3 minuty przez każdą wydaniem wiadomości, czy jak się nazywa ten program informacyjny, powinny być 3 minuty chamskiej, łopatologicznej reklamy, której jest edukacja dotycząca podstawowych instytucji prawnych w tym kraju. Co to jest VAT, co to jest podatek, co to jest samorząd, kawa na ławę, non-stop, przez kilka miesięcy, ten sam tekst, aż zostanie w głowie, tak? Mi się podoba ta idea. Ona jest oczywiście pewnym uproszczeniem, ale to jest najistotniejszy bezpiecznik. To znaczy edukacja dorosłych, edukacja młodzieży, jeszcze raz uświadamianie sobie tego, kim jesteśmy i do czego nam to jest potrzebne. Wszystkie te bezpieczniki prawne, jak pokazała zmiana ta ustrojowa, no są jakby do zdobycia, tak? Bo to jest konwencja. Jak jakiś polityk będzie dostatecznie bezczelny, to jest w stanie złamać najbardziej precyzyjne przepisy konstytucji, tak? Natomiast tego się nie da będzie dało zrobić, chyba że będzie to terror przymusem osiągany, tak? Z wojskiem na ulicach, ale to też nigdy krótko nie trwa. Tego się nie da zrobić ze społeczeństwem, które choć trochę ma pojęcie, że jest oszukiwane, robione w konia, że opowiadane są banialuki, że to się nijak ma do tego systemu prawnego, który zapewnia im, czy gwarantuje im ich prawa i wolności. Tak? Ale to trzeba po prostu uczyć, no, uczyć, uczyć. Panie profesorze, ta tak zwana dobra zmiana także osobiście panu dokuczyła. Czy ma pan w sobie jakieś emocjonalne blizny ze zderzenia się z tą władzą? Nie. Wie pan, taka największe emocjonalne blizny to jest raczej problem osób, których znałem, ceniłem, wydawało mi się, że znam je blisko i w tej chwili nie mogę zrozumieć, albo wręcz przeciwnie, no, dla mnie to jest jakaś taka ogromna, prywatna, jakaś taka właśnie, taki problem z odnoszeniem się do wyborów, które nie mogły być wyborami z głupoty, tylko z wyrachowania albo z, no jak się okazało, z wyboru kompletnie innych wartości, tak. A miał pan, czy miał pan albo przewiduje pan, że będzie miał pan wkrótce szansę, by tym osobom już po zakończeniu, jak się wydaje, tej epoki, zadać się pytanie, a w zasadzie dlaczego? Części chciałbym, a co do części nie wiem, czy chcę. Może okay. To jeszcze potrzeba trochę czasu właśnie z tymi bliznami, żeby w sobie znaleźć taką przestrzeń chęci zadania tego pytania. Tak? Natomiast kiedy rozmawiamy jeszcze o tych bliznach, wie pan, to myślę, że blizny na czymś innym polegają też. Mianowicie czymś, co dla mnie też było ogromnym zaskoczeniem, jak strasznie brutalny zrobiła się przestrzeń naszej komunikacji. Niestety tym brutalizmem się zarażamy. To znaczy to, co mnie ogromnie boli, to jest kiedy na przykład śledzę Twittera, czy sobie oglądam gdzieś w innych mediach społecznościowych, jak ludzie nawet w dobrej wierze, to znaczy myśląc o tym, że właśnie działają w obronie praworządności, no stosują chwyty, posługują się językiem, no niszczącym, wykluczającym, hejterskim po prostu, tak? To jest obrona praworządności na bardzo krótką metę. Panie profesorze, czego się dowiedzieliśmy w tę ostatnią niedzielę i przez ostatnich 8 lat o nas samych i o Polsce? Najważniejsza lekcja. To, cośmy zbudowali, nie miało głębokiego zakorzenienia społecznego. Nie jest tak, że nie da się ludzi przekonać do państwa, które będzie państwem praworządnym,
do idei sprawowania władzy w sposób zgodny z standardem. To są strasznie ogólniki, ale chodzi mi o takie państwo, w którym nie będzie nienawiści, tak? Który będzie jakoś funkcjonować, porządek między nami, choć będziemy się różnić. I okazało się, że ta idea jest na tyle istotna, że jakaś ogromna rzesza ludzi decyduje się jednak pójść i za tym zagłosować. To jest bardzo optymistyczne. Ja nie do końca wierzyłem, że tak się może zdarzyć, tak? Wydawało mi się, że ten poziom zobojętnienia jest tak ogromny, że raczej się wycofamy do swojej prywatności, patrząc na tą trochę dość beznadziejną sytuację, a nie, że jakoś aktywnie zafunkcjonujemy. I to jest bardzo optymistyczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o młodych ludzi. To mnie szalenie ucieszyło. Czy to oznacza, że w 89 roku trochę zbyt łatwo dostaliśmy i nie do końca byliśmy w stanie spożytkować ten prezent w postaci wolności, i że teraz i tę wolność musimy inaczej wykorzystać i naszą wspólnotę inaczej troszeczkę zbudować? Jestem przekonany, jakkolwiek wie pan, trudno oceniać tych, którzy wówczas podejmowali decyzje, bo to taki trochę historycyzmem trąci, tak? Bo nie wiadomo, to był inny okres i być może były inne priorytety, inne możliwości działania, tak? Także jeżeli chodzi o zakres świadomości, bo po prostu mniej żeśmy wiedzieli. Dzisiaj wiemy więcej. Jeżeli wiemy więcej, a wiemy, jeszcze raz mówię, jak istotna jest świadomość społeczna, jak istotne jest to, że ludzi trzeba uczyć najprostszych rzeczy, że nie można bardzo skomplikowanych instrumentów prawnych po prostu zrezerwować dla pewnej elity, która będzie lepiej wiedzieć od tamtych, jak się tym posługiwać, tak? Jak ci politycy i tak samo instytucje państwa nie będą otwarte, nie będą obecne w najmniejszych miejscowościach, to ten system za chwilę znowu się wywróci. I teraz wiemy to. Jak nie będziemy tego robić, to będzie już takie zaniechanie, no, godne po prostu kar i potępienia. Myślę o tych, od których zależy realizacja polityki. To nie jest tylko polityka społeczna, ja bym ją nazwał polityką obywatelską, tak, którą trzeba uprawiać. Trzeba namolnie cały czas, i to jest równie ważne jak, nie wiem, budowanie dróg, sypanie pieniędzy do kieszeni, cokolwiek byśmy sobie nie Ja wymyślili. Pytanie pan polega zrozumiałem. jednak, może, jak to jest, że po tylu latach ciągle nauczyciel w tym kraju zarabia prawie pensję minimalną? To świadczy o naszych priorytetach, tak? Ja rozumiem, bo pan profesor powiedział, że przed samymi wyborami, jak zrozumiałem, pan sceptycznie patrzył na możliwość przełomu, podejrzewając, że wirus obojętności przeżarł nasze życie społeczne straszne. Czy dziś, 4 dni po tym dniu, bez iluzji, bez złudzeń, ale jest pan większym optymistą? Zdecydowanie, nie, zdecydowanie. To muszę przyznać, że wiedziałem, że zmiana, że odchodzenie od tego państwa, które nam przez 8 lat wisiało nad głowami, jest możliwe tylko, jeżeli będzie bardzo duże poparcie społeczne dla tego odchodzenia. Gdyby go nie było, to nawet jeżeli by te wybory okazały się dla programu odmiennego niż autorytarny wygrane, uważałem, że to i tak się nie uda, tak? I w tym sensie jest dużo większym optymistą, Czyli w tym sensie ta że frekwencja, to, mówię, to ogrom. i czy w tym sensie rozumiem, że frekwencja może jest istotniejsza niż literalnie wynik wyborów? Zdecydowanie. To jest dla mnie oczywiste, tak? Bo ona tworzy jakby nową rzeczywistość społeczną, na której jest oparte prawo, ale także waga, czy powaga, czy znaczenie instytucji prawnych, które są związane z przekazywaniem władzy. Ale ja myślę sobie, że ta frekwencja i ta liczba osób pozostaje też w głowach tych, którzy tą władzę w tej chwili mają przejąć. Że to nie jest po prostu carte blanche. To nie jest jakaś sytuacja, że właśnie możemy sobie wrócić znowu do takiej gabinetowej polityki ustalania między sobą, to kto teraz spółeczki Skarbu Państwa przejmie, z kim się wódeczkę napijemy i gdzie będziemy sobie dalej swoje interesy załatwiać, tak? Że miejmy nadzieję, ten typ polityki już w ogóle się skończył. No to, że się kompletnie skończy, to w to nie wierzę, bo to raczej historia nas uczy, że inaczej, ale że ten system społecznej kontroli, tej świadomości, że społeczeństwo może po prostu się wkurzyć i powiedzieć do domu, tak? Że gdzieś w głowach także tych przyszłych polityków zostanie. Panie profesorze, serdecznie panu dziękuję za rozmowę i za poświęcony nam czas. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Do widzenia, panie Kłaniam doktorze. się bardzo nisko, jak zwykle. Dziękuję. Dziękuję bardzo.